Panie sekretarzu, zima trzyma, śnieg sypie, będzie sypał. Jak odbija się to na finansach gminy? Ile kosztowało do tej pory utrzymanie zimy? Jakie do tej pory podjęto działania? W tym sezonie zimowym pierwszy atak zimy miał miejsce w okresie świątecznym. Wówczas ten koszt zamknął się w granicach 20 tysięcy złotych. Koszt związany z utrzymaniem przejezdności wszystkich dróg do wszystkich miejscowości, przede wszystkim przejezdności dróg związanych z komunikacją osobową. Po nowym roku ten duży atak zimy, w trakcie którego jesteśmy, bo trudno powiedzieć, że mamy go za sobą, skonsumował nam już z budżetu około 80 tysięcy złotych. Jest to bardzo duży koszt, on każdego dnia jest pokrywany i związany już nie tylko z odkurzaniem, z uszarstnianiem dróg, ale z wywozem tych nadmiarów śniegu, które spadły. Praktycznie każdego dnia mobilizujemy sprzęt i odkopujemy coraz to nowe miejsca, odkopujemy miejsca parkingowe w mieście. Staramy się dotrzeć do mieszkańców naszych wiosek, tam gdzie te zgłoszenia spływają do urzędu z bocznych dróżek i ulic. I również na osiedlach na terenie Żarowa, na wezwanie mieszkańców wysyłamy sprzęt, przywracamy możliwość parkowania na tych osiedlach i przy sklepach, i przy zatoczkach parkingowych obok budynków mieszkalnych. Drogi na terenie gminy to nie tylko drogi gminne, ale również powiatowe. Kto odpowiada i za które drogi, za ich utrzymanie? Praktycznie wszystkie dojazdy do wszystkich miejscowości u nas, za wyjątkiem drogi Bożanów-Kalno-Żarów, są drogami powiatowymi i te drogi utrzymuje powiat. Niemniej jednak, żeby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie, można interweniować w razie potrzeby i do powiatu. Numery kontaktowe są na naszych stronach internetowych, jak i można poprzez urząd. I natychmiast takie informacje o potrzebach uszczelnienia, odpłużenia przekazujemy do służb powiatowych i wiemy, że są w te miejsca sprzęt jest wysyłany.